Witam się, witam w kolejnym odcinku u mnie na kanale i dzisiaj przychodzę do Was z takim nie za dużym holem zakupowym. Mam tutaj, jak widzicie, 10 kg mąki, bo już mi się zostało 2 kila, a ja piekę chleb, także mąka u mnie schodzi. Mąka zamojska chyba, już Wam mówię, pokażę Wam. Tak, mąka zamojska, typ 450. Cukru tutaj w tych zakupach nie będzie, bo jeszcze mam niezłe zapasy, ale akurat tak się składa, że w Carrefourze cukru nie ma. Szaleństwo jakieś z tym cukrem. Dobra, lecimy dalej. Odstawię tą mąkę. Chwilę, moment. I tak, kochani. Jak piekę chleb, to wiadomo, że drożdże. Drożdże zawsze muszę mieć. Także całą kostkę drożdży zawsze muszę mieć w lodówce. W związku z tym, że piekę chleb. Oczywiście śmietana. My teraz się nie, jak to się mówi, rozdrabniamy z tymi malutkimi, tylko po prostu duża śmietana, bo i do zupy, i na po prostu mizerię. I już niedługo się zaczną pomidory, czyli pomidorki ze śmietaną. Co my tu takiego ciekawego mamy? Może tutaj troszkę chemii, czyli tak, już się skończył żel pod prysznic, więc taki jakiś fa różowy. Tu sobie wzięłam farba do włosów, taka wiśnia. Wiem, jakieś świeczki zapachowe. Fajnie tak wieczorem zapalić taką świeczkę. Tutaj jeszcze są takie rzeczy jak do przetworów. Wieczka, dekle. Ja to mówię, jedno opakowanie już było otwarte, bo dwa wzięłam. Jakieś takie zwyczajne wieczka. Tutaj one na litrowe słoiki po 6 pakowane. I tutaj takie małe wieczka. Już Wam, kochani, mówię, jak przetwory, to oczywiście ocet. Sól do przetworów, głównie do kiszenia ogórków. Jest czosnek, było więcej. Zostało mi się 4 główki czosnku. I może przejdziemy teraz do przypraw w pierwszej kolejności. Do róbki majeranek. Tutaj kminek cały, było 2 sztuki, jedna już została zużyta. Nie, jest 2. I tak, przyprawa do pizzy czasami się robi. Tutaj też ten majeranek. Dobra, odkładamy. Tutaj do ciastka jakiegoś, jak sobie zechce, śnieżka. 2 sztuki. Pieprz czarny mielony. Bazylia i gorczyca. Te gorczycy było 2 sztuki, jedna została zużyta do kiszenia ogórków. Czekajcie, bo mi leci wszystko. Moment, moment. Poskładało, muszę włożyć. I tak, do ciasta. Kakao, bo już się kończy. Z myślą o zrobieniu właśnie jakichś gołąbków z tej kapusty, którą mam na polu. Kilogram ryżu. O, tutaj mamy takie duże opakowanie bułki tartej. 2 musztardy chrzanowa i chrzanowa średniej ostrości. I już przejdziemy do wędlin. I właśnie a propos musztardy, to wędliny na niedzielnego grilla.
Nie wiem, czy będziecie mieli przed niedzielą ten film, w niedzielę, czy po niedzieli. Już gotowe takie w przyprawach z tego, z Carrefoura, czyli jakiś widzę boczek na grilla. Boczek bardzo dobry. Tutaj dla dzieciaków steki z kurczaka na grilla, czyli takie łódko w przyprawach. O, gdzie leci? Oni lubią. I tak, tutaj jakaś karkóweczka wieprzowa, ponad kilogram, czekajcie, bo mi trąbi. No dobra, jestem z powrotem, czyli tak, karkówka bez kości, również ma rynacie. Tutaj jest, już wam pokazuję, taka prawdziwa kaszaneczka na grilla. Tacki aluminiowe mam i folię aluminiową mam, bo albo na tacce, albo na tackach takich do grillowania, albo folii, żeby się nie rozleciała. Taka tutaj kaszaneczka. Jakaś jest kiełbaska cienka. Też na grilla takie fajne te pawołeczki. No i oczywiście musi być coś dla piesków. Tym razem były te tak zwane kości, jak ja to mówię, takie patyczki od żeberek. Oczywiście ja im posortuję takie opakowanie, to na trzy razy będą mieli, oni lubią. A jak nie ma, to właśnie te jakieś odżeberkowe ostatecznie się kupuje, bo ja im zawsze gotuję. Karmę jakąś tam mam, że tak powiem, bo różnie to bywa. Czasami jest taki dzień, że nie ma czasu im tych kości ugotować, to im po prostu daję karmę, ale zazwyczaj im gotuję właśnie kości, co dzisiaj też zaraz będę robić. Także takie, widzicie, zakupy średniej wielkości. Chyba na tyle. Żegnam się, pa.